Państwo, my nie zejdziemy, my nie chcemy żadnej kary. No gdzie, za takie coś ty chcesz tam karę dawać, oszalałeś? Przecież to nie jest duże szkody. Właśnie, to sobie odbudujesz. My testowaliśmy nowe narzędzia w Minecrafcie, a ty masz zawsze problem o coś. Ale ktoś ty narobił, to wszystko twoja wina. Ale ja chciałem widzom pokazać nowe bronie, nowe mody. Ej, spycham, spadłem. Ej, Sebek, a mi też. Uważaj, nie spadnij, oni tutaj są i na nas czekają. Słuchajcie, Patrycja i Smajstą chcą nam dać karę za to coś, co my rozwaliliśmy, no ale to... No, testy robiliśmy dla widzów, testy robiliśmy. Nie było specjalnie, myśleliśmy dobrze. Właśnie, widzowie, kliknijcie łapeczkę w górę i chociaż jedną. Dla mnie będzie super, bo normalnie jestem wkurzony za to, że mamy dostawać karę, że testowaliśmy coś nowego na Minecrafcie. A w ogóle co ty chcesz nam za karę dać? Zacznijmy od tego. Co my za karę dostaniemy? I znowu się nie odzywa. Znowu się nie odzywa. O, powinien dostać karę, a nie my. Właśnie, dobra, chodź, ale chodź, będziemy się go bali. Chodź, zejdziemy, zobaczymy, co on od nas chce. Siup, wychodzimy stąd. Co on tutaj napisał? Zamknę was. Tak, gdzie nas zamkniesz? Gdzie nas zamknąć? U siebie w domu? No właśnie. Dobra, ej, pcha nas. Dobra, to prowadź. No, gdzie mamy iść, gdzie nas chce zamknąć? Nie wiem, ten Smajstow jest dziwny. Trochę szkody zrobiliśmy, przecież my byśmy to odmurowali tam w przeciągu, nie wiem, ile? Jednego dnia albo kogoś byśmy zatrudnili? Jeden dzień byśmy to zrobili. No. A on tutaj coś zawsze jakiś problem ma. Dobra, wchodzimy do niego na chatę. Gdzie on nas tutaj chce zamknąć? Ja nie wiem. Ale przed tym, jak tam zejdziemy za nim, to słuchajcie, bo chyba nas prowadzi tutaj do piwnicy, jak dobrze widzę, to nie zapomnijcie też o subskryberze takim czerwonym jak moja bluzka. On jest też bardzo, bardzo ważny, bo dobijamy u mnie 300 tysięcy. Na 300 tysięcy szykuje się fajna niespodzianka, także widzu, widzko, jeżeli chcesz i możesz, to kliknij. A my idziemy. No, gdzie nas zamkniesz? Piwnicy nas zamkniesz i co nam tam zrobisz? Przecież tam nic nie ma. No właśnie. Ej, wow, ej, ale zrobił więzienie, o stary, patrz co tu jest. Na klatkę postawił? Po jak tu wygląda, ej, i co, my tu mamy spać? Chyba moje łóżko? Ej, to nie jest śmieszne. Ej, otwieraj te drzwi. Wypuść nas. Co to ma znaczy? Nie, tak się nie umawialiśmy. Daj nam chociaż kilofa. Teraz stąd nie wyjdziecie. Jak to nie wyjdziemy, o co ci chodzi? Wypuść nas! Ale to wszystko przez ciebie. Mówiłem ci, żeby nie testować tego na środku Smajlandii, bo Smajstow się wkurzy. A skąd miałem wiedzieć, że takie szkody to zrobi? Ej, patrz i sobie poszedł z Patrycją. Na górę sobie poszli. Ej, wracajcie! Czekaj, coś napisali. Macie tylko jedno wyjście. Jakie wyjście? Ej, gdzie jest to wyjście? Jakie wyjście? Wypuść tu nas! Tu jest to wyjście. Tu jest, patrz. Gdzie? No to drzwi są, no to jest jedyne wyjście, nie? No ale drzwi przecież nie wyjdziemy przez drzwi, one są zamknięte, żelazne, my ich nie rozbijemy. Ktoś musi te drzwi otworzyć. Ej, tutaj! Daj kija jakiegoś, musimy dźwignię na dół opuścić. Widzisz ją? Ja nic nie mam w ekwipunku, patrz, siadem. Ja też nic nie mam w ekwipunku. Czekaj, jak wejdę na górę, hop. No nie, podsadź mnie. Czekaj, podsadzę cię, o tu masz, czekaj. Hopsa! Jeszcze jedno, dawaj, no na górę. Czekaj, tutaj, dobra. Ej, czekaj, jeszcze raz, okej, jestem. I teraz tu, i dźwignię nacisnąć jakoś. Weź tam nogę włóż. No nogę? Jaka tam nogę możesz? Nie wiem, nie mogę tej dźwigni nacisnąć przez te kraty, one są za wąskie. Spójrz, to wypuszczaj nas, ale to już! Ty jedzie albo górą się, wyjdziemy, tak, czekaj, łóżko weźmiemy do góry, normalnie tutaj. Odejdź. A może Sibę zawołamy, ty? Czekaj, siup. O, jest wyżej łóżko. Ej, dobra, wyjdziemy górą jakoś, co? Dobra, dawaj, a tu na górze też nie ma wyjścia. No ale tam, co, nie przekopiemy tego? Nie wiem, coś no, się zrobiło? Raczej nie, ale dawaj jeszcze jedno łóżko zawołamy. Podsadzimy. Ej! Co to a jest? A co tu jest? Dziura. Ej, tam coś jest, ty. Wyjście? Wyjście, ty dawaj tam na dół. Ja widzę tam te krzaki tam są jakieś. Dawaj, idziemy, może tu na dwór prowadzi, ale na dwór w dół. Schodzi? No na czekaj, dwór? Ja idę. Hops, siop i lecę. Wow, ale uważaj, bo dużo życia zabiera. Dobra, lecę. O, okej. Okay. Co to jest za pomieszczenie? To jest to, o czym Smajstow mówił, że jedno wyjście? Może on o tym nie pamiętał? Ja, ale w głowie mi się kręci od tego koloru czarno-białego, ale ja. No, ale wzorek tu jest w ogóle, ty. No i co, idziemy dalej? Zobaczyć, co tam jest? Tam jest lawa. Musiałem pójść. Ej, a tam ściana jest. No nie wiem, a czyżby to była ta kara? Za zniszczenie Smajlandii, on ryzykuje naszym życiem, że my do lawy wpadniemy i padniemy? Właśnie, to jest mega nieodpowiedzialne. Co on wyprawia? Ty tu można przejść. Hops. Ej, dawaj. Ale uważaj, Alek, żeby nie wpaść, nie?
No wiem, jak dobra, będzie spadniemy, ja to już będzie po głowie mi się i tak nawala. Ej, a tutaj co jest? To jest od lasera, ty, on chciał nas pułapkę jakąś dać, czy co? Ty, ale on nie działa chyba, czekaj, ja go tak rozbroję. Nie działa. Czekaj, rozwalimy go. Działa. Damy radę rozwalić go, czy nie? No chyba da radę, ale czekaj, czy on wypadnie. Czekaj, rozwalamy, już pęka i... O, ej, mam! No i co? I po co nam ten laser? Podłączyć to jakoś? Czekaj, tu? Nie, tu? Okej. Okay. Podłączysz go? Teraz tutaj? O. Ej, rzeczywiście działa, czekaj. A nie, to tak się nie bawimy, kolego. Ciekawe, jakbyśmy padli, gdzie byśmy się odrodzili? To jest kolejne pomieszczenie jakieś. No widzę, drzewa tutaj są jakoś niebiesko. Dziwnie, ale fajnie. A to drzwi są zamknięte. Jakie drzwi? O, metal... Ej, zamknął nas, znowu nie wyjdziemy stąd, no co za mały, wredny chłop, no. I co, wracamy? No jak wracamy? No jak nie ma wyjścia, to co ty chcesz? Może gdzieś tu klucz jest, nie wiem, poszukaj, porozglądaj. A może się. Inne wyjście jest jakieś, czekaj. A tutaj na drzewie jakieś wejście? Nie ma. Czekaj, o sezonkę drzewa mam. Sezonkę drzewa i co, se posadzisz drzewo? Gdzie ty jesteś? Nie, rozbijam drzewo, szukam tu czegoś. No, to ja rozbijam to drzewo. No to rozbijaj. Liście dawaj, rozkopujemy. Ja mi tylko sezonki wypadają, nic więcej. Ty, a jakby jakiś wytrych? Ej, co? Skrzynkę mam, ej. Gdzie? Tu na drzewie za tobą. Czekaj, za tobą. Tu jest kwiatka, mam jakiegoś złotego, dobra. Co? Gdzie jest ta skrzynka? Tutaj skrzynka na górze jest, patrz. Co? Ej, co jest grane? Ukryta. Mamy dźwignię. Ty, normalnie wyjdziemy, słuchaj. Nie idziemy tutaj do tych drzwi, tylko dawaj za mną, chodź. A już nie wróciłem, bo laser postawiłem. Dobra, przejdziemy. Wyjdziemy normalnie, chopy, my się nie będziemy bawić, caskać się. Hops. No okej, okay, dobra, skoro tak mówisz, to dawaj. Dawaj, wychodzimy, ale Smajs są słabi, jako myślał, że my będziemy przechodzić przez jakieś drzwi, a my się po prostu cofniemy i stąd wyjdziemy. A my oszukaliśmy 200 IQ. Ej, łatwo. Dawaj. Ej. Nie. Nie, Seb, nie, drabinek mamy za mało. Ła, jeszcze zejść nie mogę. Czekaj, czekaj, puść mnie jako pierwszego. Co jest, ja też nie mogę zejść. O, mamy jedną drabinkę. Za mało miejsca było po prostu. Nieważne, no to chodźmy, otwórzmy te drzwi, może tam będzie wyjście jakieś, co? Może będzie. Tylko nie zepchnij, tak żebyśmy przeszli, nie wpadli do lawy. Tu uważaj na laser. Hopsa! Oła! Widziałeś? Dotknąłem laseru. No, uważaj. Sami mów, uważaj, a sam wpadasz. Tu położymy, tu przejdziemy i... O nie, Alek, ty idziesz przodem. Idź. Może jednak nie? Ała, dobra, idę. Tędy. Ała! Alek, popchałeś mnie, gamoniu ty jeden. No bo ty, kazałeś iść pierwszy, a ty się wpychasz przed siebie. A jak tu przejdziemy? Nie wiem, okej, ale... Ma jakiś pomysł? Przyszedłeś tak? Dobra, czekaj, 3, 2, 1... Ops! Ale bije. Uważaj, do lawy nie wpadnie. A to było ryzykowne. Czekaj, ja pójdę pierwszy, czekaj. Tu przejdę, przeskoczę, okej, dobra. Idę. Wyminąłem cię, Alek, hop, siup, teraz tutaj. Okej, to ja na skróty idę. Jak to na skróty? Gdzie tu są skróty? No ja tutaj wskoczyłem, stąd tu. A, dobra, czekaj, hops, okej, dałem radę. Tutaj, o nie, tam są jakieś stwory, ty! Co on nam za więzienie zrobił? No nie, to nie jest do wyjścia, lasery jakieś, on chce nas rozwalić? O, mamy diamentowy miecz i złote jabłko przynajmniej. Tak to wygląda. Ty, cebula I cebulę! Cebula jest dla ciebie, cebularzu. Tak, z ziemią. No, fuj, będzie śmierdziało z buzi, co ty robisz, oszalałeś! Huchnę ci! Nie, odejdź! No, bo cię rozwalę zaraz. Dobra, zagryzę jabłkiem, czekaj. Ja, a co to jest? Co to są za bloki? Wejdź, nie? To? Nie chcę w nie wchodzić. Ej, kwiatek wrzucę. Czekaj, mam tu trawę. Ale jak będziesz głodny, to mam trawę, co? Ja bym w to nie wchodził, patrz. No właśnie też mi to tak dziwnie wygląda. No ja może to przeskoczymy to zjada, po prostu. Patrz, hops. Widzisz? Ops, ała, laser, ała. Dobra, przechodzę i przeszedłem. Haha, tylko tu są jakieś dziwne stwory z rogami. Ty widzisz to? Chodź tu do mnie. Czekaj, próbuję. A masz! Jestem. Oj, mocne są, jak one mocno biją! A masz! Dawaj ich! Dawaj, rozwalę. Ja tam wejdę. Ty wchodzisz tam? Tak nie chcę. A masz! O, padły. Okej, wszystko w porządku. Jabłko zjedz, żeby nas nie zatwiły. A tu jakaś modniszka jest. A masz, co tu za mała modniszka? Otworzyła się sama drzwi. To jest małe, to ja tylko trafić nie mogę. Ja też nie mogę. A masz! Nie. Masz, ale mocno bije to. O. Rozwaliłeś? Nie. A zaraz padnę, Alek! Pomóż mi! Pomóż! Uratuję cię! Dwóch się na mnie rzuciło!
Dawaj. Ciemno mam. Elegancko. Ej, ale o, bym padł, miałem dwa serca, ostatnie jabłko zjadłem. Masz jeszcze jabłka? No, mam jeszcze jedno. Dobra, to se trzymaj wtedy, bo ty jesteś słabszy to. Nie no otwieraj tego, bo wyjdą, albo ty tam siedź po prostu, no. Ja ich rozwalę, patrz, jestem pro playerem. A masz! Dobra, padł. O. Elegancko, wiem. Udało się. Daliśmy radę, wyjście! Wykop ile chcesz. Jest, mamy na diamenty! Ale diamenty! To. Kop! Kopiemy diamenty, wszystko mamy pełno diamentów, nasze. Jesteśmy bogaci! Haha! Ej, tego nie przewidział, że znajdziemy jakieś pomieszczenie diamentowe. Patrz, nie mam diaksów. Widzisz dawaj, to? Dawaj, cały ekwipunek wykopujemy. No kopię przecież, kopię. Ja stąd nie wychodzę, ja tu zostaję. Ja już zostaję milionerem. Mi się już nie chce, mam 19. No mi też się nie chce, a ja mam, czekaj, a weź mi oddaj te swoje diamenty. A no po co ci? Policzymy, zobaczymy ile mamy razem. A to ja mogę dodać, bo ja nie, nie, weź, daj, wyrzuć, to będzie nie, pewniejsze. Nie, ja ci nie ufam. Jak to mi nie ufasz? No ja mam 32, ile masz? No 33, ja mam 10. No masz jeszcze jednego, ja mam 32 wtedy. Dobra, ja mam 40. Okej. Okay. No to dawaj mi tylko jednego. Ej, oddaj. Brakuje mi, dobra, wykopię sobie dwa. Dobra, ile masz? 40? Tak. Dobra, to ja też. I co teraz? Musimy przejść tędy? No niby tutaj, a ja to jest szyba. Tutaj moglibyśmy niby. Tu jest szyba? No. No dobra, chodź tędy, idziemy. Dawaj, idziemy, wychodzimy normalnie. Ej, bo tutaj jakieś takie skomplikowane to. Dobra, przechodź, uważaj, okay, Alek, okay, uważaj. Dawaj, o, dobra. Tu przechodzimy, idę. To jest naprawdę kozackie, ale nie wiem, co myślisz, że to Smajstow utworzył to wyjście? No, wydaje mi się, że to on, nie puszczaj shifta, bo spadniesz. Dobra, ja uważam, ja jestem delikatny, powoli, pomogę ci. Nie, bo spadnę. Dobra, tutaj, o, okej. Okay. Dobra, idę za tobą, cały czas się trzymam za tobą. Naprawdę niezłe te parkury. Teraz biegniemy. Ej, bo mi w brzuchu burczy, głodny jestem. Jesteś głodny? A co ja mam powiedzieć? Ej, lawa, pomóż mi, Alek! Jakiś blok, daj mi blok! Zrób z diamentów. O, dobra, udało się. Ej, diamenty wrzuciłeś, o diament. No, niechcący. Dobra, ale najważniejsze, że się udało. Jak ty mnie podniosłeś? Rękę mi podałeś? No, rękę ci podałem. O, kozak, dzięki bardzo, Alek, odwdzięczę ci się kiedyś. Dobra, tak ja spadłem, to ty mi podasz rękę. Padłeś? Nie. Dobra, no to delikatnie, uważaj powoli, ale ta lawa mi nic nie zrobiła, ona jest jakaś fejkowa chyba mi się wydaje. A, może on nie chciał nam krzywdy jednak zrobić. Nie wiem, ale tutaj coś mamy, tam są jakieś latające książki, no to chodźmy parkour. W tamtym kierunku. Ło, ej, to jest kozackie. To jest kozackie, to jest naprawdę kozackie, chodźmy po łóżkach teraz. No jak spadniemy tam, to nie wyjdziemy za bardzo. No, będzie cienko, ale dobra. Dawaj, ja to przechodzę normalnie, bez problemu. No, po książkach, tak o, i tutaj jesteśmy. Jest git, dobra, teraz możemy wykopać sobie złota. Ha! Złoto kopiemy? Dobra, to bierzemy, dawaj. Potem przytopimy, będziemy mieli sztabki. A jak? Będziemy działać. Musimy wykopać jak najwięcej złota. Jeszcze się tu wrócimy, bo tam diamenty zostały. Znaczy no ja tak, się wrócę. No tak, ale to po... Raczej, co? Nic, żartowałem. To ja z tobą wrócę, z wiertłami, z koparkami, ze wszystkim. Dobra, na razie, Alek, to my lepiej wyjdźmy stąd i się Smajstowowi na oczy nie pokazujmy, albo zamurujmy to na Smajlandii, naprawmy to. No, w sumie przydałoby się. O nie, teraz jest woda. Ty, a tu są szmaragdy. Patrz, przepływamy. Ale szmaragdów nie wykopiesz pod wodą. No właśnie wiem. Czekaj, szybko przypłyniemy. No ej, zasłoniłeś mi. To. Wykopię. Mam szmaragd. Tak, dałeś radę? No, płyj, bo się utopię. Czekaj, ja też chcę szmaragda. Siup, o dobra, mam szmaragda jednego. Aha, dałem radę, czekaj. I siup, powietrze, okej. Jesteśmy, a tutaj... Wow, ej, co to są za zbrójki, patrz na to. Zobacz, co za potwory tam są. Dobra, jak się ubierzesz, to chyba będzie dobrze, co? Jak jest te zbrójki, patrz na mnie, jak ja wyglądam. A masz, Alek! Ale wyglądasz. Co, fajnie. Jak kamień. Patrz teraz. A masz! Atakujemy je! Atakujemy! Ale rzuciły się wszystkie na mnie. Ej, halo, Houston, potrzebujemy pomocy! Wiesz, odciągnąłem dwóch. A masz! Dziesięciu na mnie siedzi. Pyk. To są chyba SCP, rogacze to są. Rogacze, dawaj tych rogaczów! A masz! Ale ty mrugacz, też jesteś jakim rogaczem. A nie rogacz. Co? To jest mrugacz, a nie rogacz. Dobra, jeden... Mam mało życia, ale gratuluj! Pomogę ci! Wrzuciłem ci jabłka niechcący!
Tak? Czekaj, a gdzie ty jesteś? Nie wiem, wziąłeś je chyba. A masz, czekaj, a masz, rogatu. Pomogę ci, dobra, cyk. Dalej, jeszcze jeden, jest, okay. Padł, haha, udało się. Jest jabłko, trzymaj. Czy to już jest wyjście? Czekaj, zjem sobie jabłuszko. Dobinka, i tu jest wyjście, co? Chodź, wyjście, idę, czy my stąd wyjdziemy? A, jakieś pytanie jest. Kto jest lepszym youtuberem? Sebek i Alek. A, Sebek i Alek? Ej, to na pewno Smajsel robił. Dobra. To pewnie tak. Jednogłośnie musimy stwierdzić, wszyscy razem z widzami, że Sebek jest lepszym youtuberem. Czekaj, co? No jak co? Jak ty jesteś lepszy youtuberem? Czekaj. No jak wciśniemy ciebie, to nie zadziała. Jak nie zadziała? No dobra, to klikamy we dwójkę. Nie. Nie klikaj Alka, bo coś się stanie. O, widzisz? Dostałem uniwersalny klucz, a weź kliknij Alka. Mówiłem, że Sebek jest lepszym youtuberem. Dobra. Wiesz co, ty wychodź sam, ja tu zostanę. Zostajesz tu? Naprawdę? Tak, odechciało mi się. Alek, dobra, chodź poważnie tutaj, bo tam nie wyjdziesz. No i co z tego, ja tu zostaję. No, widzowie, mieliście rację, ja też miałem rację, Sebek jest lepszym youtuberem. No, ale... A teraz wychodzimy. Moi widzowie... Myślę... My tu nie potrzebowaliśmy klucza. No wiesz co, ja wolałem nie wiedzieć tego, wiesz? Ja wolałem tylko nie wiedzieć. A, dobra, a tu jest? Tu jest wyjście na górę? Tak, idziemy na samą górę, dawaj Alek, wychodzimy! Dawaj, wylatujemy! Ej, jest! Jesteśmy, udało się! O. Wyszliśmy! Patrz, jestem na drzewie. Jestem wysoko. Jesteśmy za Smajlandią, ty. Gdzie za Smajlandią? No, Smajlandia jest tam z tej strony. Ej, rzeczywiście tam jest Smajlandia, ale chyba tam nie wracamy, co? Nie, ja stąd idę. Jak on nas znowu zamknie? No dobra, ale ja, to na razie, trzymaj się, ja też sobie, nie wiem, domek na drzewie wybuduję czy coś. Widzowie, słuchajcie, najważniejsze, że się udało nam wyjść. Uciekliśmy z tego bagna, w którym zamknął nas Smajstow. Daliśmy radę, ale teraz na Smajlandii się lepiej nie pokazujmy, bo my i tak tego z Alkiem nie zalepimy, i tak Smajstow będzie musiał to odbudowywać. Także lepiej się nie pokazywać, przyjdziemy tam, jak ono wszystkim zapomni, gdzieś za tydzień. Także co, widzimy się jutro, pamiętajcie, że odcinki są codziennie. Trzymajcie się, na razie, cześć!